Park maszyn górniczych w dawnych wyrobiskach kopalni Królowa Luiza czy edukacyjny park 12C to atrakcje, które tym razem postanowili zwiedzić uczniowie ze szkoły podstawowej Sióstr Felicjanek w Warszawie. Bardzo ciekawe miejsce, dzieci są zadowolone, atrakcji mnóstwo, pewne rzeczy już się opatrzyły i dzisiejsze dzieci potrzebują ciągle nowych wyzwań i atrakcji i myślę, że takie możliwość doświadczenia pewnych rzeczy przy zwiedzaniu jest bardzo istotna. Na takie przeżycia mogą liczyć turyści odwiedzający zabrzeńskie podziemia. Uczniowie wyposażeni w górnicze stroje poznają nie tylko realia pracy w kopalni, ale także mają okazję wziąć udział w improwizowanej akcji górniczej. Mogliśmy się przyjechać kolejką. Były różne, były ciekawe miejsca. Pan nam też opowiadał o takich legendach. Był moment, gdzie mogliśmy wziąć kilof i na przykład uderzać w właśnie w węgiel i potem mogliśmy go ładować na taczkę i zawozić do składowiska. Było bardzo ciekawe i zimno. Turystyka poprzemysłowa, na którą postawiło miasto Zabrze i wiele innych miast aglomeracji Śląska, z roku na rok się rozwija i przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w ubiegłym roku Szlak Zabytków Techniki przyciągnął ponad 700 tysięcy turystów, z czego 120 tysięcy odwiedziło kopalnię Guido. Dlatego właśnie w Zabrzu rozmawiano o korzyściach tej gałęzi turystyki i perspektywach rozwoju. Trzeba patrzeć na turystykę w Zabrzu w kontekście turystyki ogólnokrajowej, ogólnoeuropejskiej, a też ogólnoświatowej. Turystyka to jest pewien kierunek realizacji zadań i to nie jest działalność charytatywna, to jest działalność biznesowa. My się szczycimy tym, że ten przemysł u nas był i bardzo dobrze, że miasto Zabrze tak dba o zabytki właśnie te przemysłowe. Turystyka industrialna to dziedzictwo z potencjałem. Jak jednak zauważają eksperci, warunkiem jej sukcesu jest współpraca. Dla turysty, który tu przyjedzie, szczególnie z innych części Polski, granice między miastami są kompletnie nierozpoznawalne. I to, czy jest w Zabrzu, a za chwilę będzie w Muzeum Śląskim, czy też w jakimś innym obiekcie należącym do szlaku, to jest właśnie wielki atut aglomeracji, no bo te połączenia między poszczególnymi miastami dzisiaj są bardzo szybkie, bardzo krótkie i też przykłady innych aglomeracji, na przykład Zagłębia Rury, do którego tak wielokrotnie żeśmy się odnosili, jak najlepiej o tym świadczą. Zabrze jako najprężniej rozwijające się pod względem turystyki poprzemysłowej miasto województwa śląskiego przyciąga nie tylko turystów, ale także przedstawicieli sąsiednich miast, które chcą wykorzystać przemysłowe dziedzictwo do promocji regionu. Rozmawiamy wspólnie na temat tego, jak tą turystykę postindustrialną uruchomić, czy jak zrobić, żeby ona jeszcze była bardziej atrakcyjna. My w Rybniku chcemy spowodować to, żeby Rybnik był znaczącym ośrodkiem na mapie takiej turystyki industrialnej i żeby we współpracy właśnie z Zabrzem, z Katowicami, z Gliwicami, z innymi miastami, które mają coś do zaproponowania, był widoczny i żeby turyści przyjeżdżali do Rybnika. Efektem współpracy śląskich obiektów industrialnych jest Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego. Zarówno szlak, jak i towarzysząca mu industriada to najlepszy produkt turystyczny Polski. Produkt, którego zazdroszczą inne regiony. Zabytków techniki w województwie śląskim jest tak dużo. Oczywiście lider jest jeden i to jest bezdyskusyjnie miasto Zabrze. Jest lider, jest lokomotywa. Do tej lokomotywy jest kilka, powiedziałbym, wagoników. Niektóre z nich są większe, niektóre są z nich mniejsze, ale to ta konstrukcja daje napęd temu organizmowi, jakim jest Szlak Zabytków Techniki. Co zrobić, by turystyka industrialna przyciągała wciąż nowych turystów, sprawiać, by jej obiekty wciąż tętniły życiem? W Zabrzu już w czerwcu kolejne unikatowe atrakcje podziemnej kluczowej sztolni dziedzicznej będą czekać na turystów. To będzie największy tego typu kompleks w Europie na pewno, jeżeli chodzi o górnictwo węglowe. Jeden z największych w ogóle podziemnych kompleksów turystycznych, około 10 km tras podziemnych. Myślę, że każdy będzie mógł tutaj znaleźć coś dla siebie. Miłośnicy turystyki, trasy turystyczne, tak, ludzie, którzy będą chcieli się trochę zmęczyć. Trasy specjalne, spływ łódkami, 3 kolejki. Organizatorem konferencji i warsztatów z cyklu Miasto Idei jest redakcja Gazety Wyborczej.